Widzowie? To, wracamy kurwa do tej roboty w korpo, witam was. Oczywiście z Kałodzik już na samym starcie, witam was w kolejnym odcinku z gry Destiny Parable. Kontynuujemy sobie naszą historię, znaczy kontynuujemy. Good ending został już zwalnięty, teraz trzeba bad ending albo inny ending, jakikolwiek ending teraz zostanie walnięty. Tak, właśnie tam idziemy. Idziemy, raszujemy, widzowie, za lajka możecie zostawić. Myślałem, że mogą otworzyć, kurczę. My widzowie, teraz co zrobimy? Jeden ending znamy. I właściwie znamy też drugi ending, który właściwie no, to jest masę kurwa endingów. Więc przede wszystkim po lewej stronie, bom. Tak, idziemy ścieżkami, które już znamy. I dzisiaj walniemy sobie z jeden albo dwa endingi na pewno. Więc idziemy, raszujemy, raszujemy, raszujemy. Myślę, że na samym początku byłoby ciekawe wyłączyć. Idę, tak. Wydaje mi się, że wyłączyć. Okej, okay, przeszły mnie ciary. I've got the feeling. Monies for stealing? But not yours, of course. Say that's a lovely purse. Mam przeczucie. Pieniądze do ukradnięcia, ale nie twoje oczywiście. Say that's a lonely purse. Powiedz to samotnej portfelowi samotnemu. No tam portmonetka, czy jak to się tam nazywa. Okej, okay, wcześniej nie mogłem otworzyć tych drzwi. Okej. Okay. Okej. Okay. A tu na przykład mogę? Pach. Nie no kurwa, już mnie stresuje ta gra, chuj. Jakaś panda tu zabija takie rzeczy. Nienawidzę takich gier, kurwa. Nienawidzę. Tak mi ciarki przychodzą po całej ciele. Po co ja gram w to gówno? Co to za winda jest? O kurwa, na górę? A przecież tu śnieg jakiś pada. A wypię dalej, później sobie to przyjdę. Idziemy zrobić ending, który należało. Nie no dobra, nie mogę się wstrzymać, siedziałem windą. Jadę kurwa tam windą, otwierać, tylko w dół chcę. Chcę w dół? Ja kurwa w sumie chcę, do góry chcę jednak. I tam do góry. Dobra, ta gra jest kurwa taka głupia. Wypadałoby słykawo już tutaj. Dobra, to ja może kurwa rachunki tu. Leciałem, dobra. SF tego, tutaj ilość jedna sztuka. Wysyłka. Kurwa, drogie te wysyłki. Pizdu. Mam nadzieję, że nie pokazałem chociaż kątem, kurwa. Mam nadzieję, że tu nic nie ma, jest to jakiś... A nie, to jest ich adres, nie ma tu mojego adresu. It's git. Ej, długo lecimy, jedziemy, wiecie? Tu 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 tum tum tu tum tum tum. O! Cośmy kurwa chyba nie jechali. A na dół mogę jechać? Tam. A spróbujmy jeszcze raz. Ja widzowie... Bez kitu. Widzimy się za... 5 minutek. Zobaczymy, czy dziś to jedziemy. Nasza postać w ogóle to se nuci. Życie? Ciekawe, czy na przykład może jest tak, że po 24 godzinach jechania dojeżdżamy gdzieś. Coś takiego, to by było ciekawe. O, se nuci zajebiście.
Dajcie widzowie, żeby nawilżać oczy. To bardzo istotne, jak siedzimy przy komputerku. Bolą w kurwę. Moje to z chłopy pieką jakby 18 godzin przy komputerze, kurwa. Nie da się wyczyć. Dobra, nie dojedziemy nigdzie. Na dół chcę jechać. Nie. Nie. Chcę jechać na dół. Nie do góry. Na dół. Na dół. Na dół. Dzień dobry, dodzwonił się pan do jakiejkolwiek państwowej placówki. Jest pan 7000 w kolejce, prosimy czekać. Wybrać numer 1, jeżeli chcesz pomocy. 2, jeżeli tej pomocy nie chcesz. Dobra, kurwa, nie da rady. No nigdzie nie zawiedzie nas. 5 minut czekałem. Tak mi się wydaje, że to ciężko. Że obrazy się zmieniły, coś tu, kubek mogę ukraść. Coś otworzyć, no nie mogę. No kurwa, zawsze przerażają te gry, że coś się stanie strasznego po prostu. Nigdy się w takich grach nie dzieje nic strasznego. Mam nadzieję, że dalej tak kurwa pozostanie oczywiście. Ale zawsze mam takie dziwne wrażenie, że coś się stanie. Że to bardzo przerażające. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any. Da, a tu piano zawsze było? What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ale kocio, kot, kocio, kurwa, kotomider, gagri, gagri. Czekajcie, mogę sobie zagrać na pięknie. To jest Plague, pizde. Mogę sobie. Poczekaj, chcę zagrać na tym. Nie mogę. Na pewno to jest coś ciekawego. To jest gra. O, mogę się też schylać, tak? O kurka. Jak ja bym wiedział. Ta. Daj wary. Chłopciu Gary. Mogę skakać? Skakać nie mogę. Chyba nic więcej nie ma, żadnych przycisków. Nie, nie da rady, widzowie. Tak bym tam do środka wszedł. Witam! Coś się zadziało od poprzedniego endinga? Wiem, sun. Tam nie idę, bo tam ciemno, ja się boję. Ło, ty kurwa jebana. A wy to w ogóle macie głośno, bo czekajcie. Jak jest głośno ta gra? Kurczę, strasznie głośno. Ściszam. A przecież i tak to wrzucę do montażu. To coś takiego krótkiego. Kurwo, co ty strzelasz? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Dobra, idę w escape, pierdolę. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Okej, nie idę. But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. No tak się składa, że tak, no. Taka była sytuacja, że jednak mam po co żyć, to. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ja mam siłę. Wykonujemy dokładnie to samo co wcześniej. Nie wiem, czy tego nie powinien skipować w sumie tak za bardzo. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals. Świetnie. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom
Pam. This mind control facility. It was too horrible to believe. Nie wiem, czy pokazywać wam to w sumie na tych odcinkach. No to dość nudne jest akurat, jeśli chodzi o to. Ja robimy kolejnego endinga. Właściwie tu dzisiaj nic ciekawego nie dzieje, to samo wszystko, co już było. Jo, czy mi się zgadzasz? Pewka, że nie. No, że to coś gadał, panie narrator. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Nie wiem. But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad. Nie, a jakbyśmy po kolei, pa. Eating, working, pa. All of it monitored and controlled. Jeden. From this very pach. Dwa. Reality of his past began to sink in. Jeden. Dwa. Dobra, escape is the panie narrator, chłopie, tu wykonuje misję, a ty mi coś galos. Dwa. A tu jest pięć, a gdzie trzy? Kurwa, nie ma trzy, a jest trzy. Trzy. Nie wiem, czy to... Trzy. Cztery jest na górze, zobaczymy. Tup, tup, tup. Cztery. Nie wiem, czy to, a może po dźwiękach by trzeba było wyczuć, że każdy jakby, każde naciśnięcie tego to jest jakiś dźwięk wydaje, że istnieje taka szansa i jakby odpowiednio dzięki temu system znaleźć. Pięć? A nie. Dobra. To jest jakiś kod. To jest jakiś kod. Jo, bo to ma dźwięki inne. To jest jakiś kod. Tylko jeszcze nie jesteśmy kurwa na tyle mądrzy, żeby go rozwiązać. Wielki czerwony przycisk? Nie no, zaraz mnie pokurwi. To oni naprawdę dali mi wcisnąć wielki przycisk? Dobra. Klikam. Tu się wejść nie da. Klikam wielki czerwony przycisk, aż mi ciary przeszły. Pach! Jak to kurwa nie mogę? No ja ty mogę, a to wielki czerwony przycisk... Jak koda zgadnę. Jak zgadniemy kod, będziemy mogli kliknąć wielki kurwa czerwony przycisk. Tak bym strzelał. Waiting for contact. 0521 001. Nie mam. Piątka na piątym wydaje dźwięk. Taki tydududu. Czy trójka na trójce będzie wydawać też dźwięk taki? Pyk? Nie. A tak. No dobra, na razie mi to kurwa nic nie daje. Ja jestem w ogóle przyszedłem? Nie wiem. No dobra, to nie, chyba nic nie pozostaje więcej niż wejść do tej wielkiej sali. Facility power. Mind controls idle awaiting input. Witam. When at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty. On! Włączam kurwa, skapiznę. You didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Tak. Control? Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go. Turn the controls off and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system.
In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me. Oh, kurwa. What all this means. Czerwony przycisk. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. Co się stało z nimi? I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. Co ty gadasz? I have to say this, though. This version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. Poczekaj, spokój się. But I'm sure whatever I come up with on the next go around. No moglibyśmy kichnąć wyłącz, nie? My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? Dzięki. These are precious additional seconds, Stan. Time doesn't grow on trees. No moglibyśmy off wyłączyć. Oh, dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something... Dobra, ogarnę, skapizdę. I mean, look at you. Zobacz, kurwa. Jeden, co jeden? Jeden. Pizdę sklej. Jeden. Klikłem jeden. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? One solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Żadnego. Stanley. You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler. Drzwi się jakieś otwarły. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. Dwa. Co tu się kurwa dzieje? Czemu ten operator mnie wkurwia? To see you made humble. This is not a challenge, it's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. Trzy. I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left. 30 seconds until a big boom. No ending here. Just you being blown to pieces. Will you cling desperately? Dobra, już mnie wkurwiłeś, wiesz? Or will you let it go peacefully? Another choice. Biegnij. It's all the same to me. Biegnij. Biegnij. Kurwa, szybciej biegnij. Wyłącz. W ostatniej chwili, no wyłącz. Zdążyłem wyłączyć? Czy zdążyło wybuchnąć wszystko? Kabum? Kurwa, zdążyło kabum snąć chyba. A najgorsze jest to, że stało się to w momencie, kiedy wyklikłem off. Więc nie wiem, czy naprawdę kabum sło. To jest bardzo przykre, bo chciałbym odblokować ten ending. Ale to sprawia, że może odblokowały nam się nowe drzwi. Gdzieś tutaj. Co to mogło znaczyć? Tak, widzowie, resztę endingu, resztę giereczki będziemy sobie kontynuować w następnym odcinku. Nie będzie to może jakaś turbo montowana seria, ale gdzieś tam pewnie wrzucę ją do montażu i utnę odpowiednie fragmenty. Myślę, że takie 10-15 minutowe odcinki będą się pojawiać, a my widzimy, to jest mega luźna seria, mega na chillku i mega po prostu... no z tymi endingami to jest, kompletnie mam na to wyjebane, odpalam sobie i dobrze się bawię, podoba mi się ta gra, nawet jest śmieszna, więc... Więc w następnym odcinku się widzimy, widzowie. Ciemson.